Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie moje plany co do nowego serwera europejskiego 5, który dzisiaj o godzinie 12 został oficjalnie zapowiedziany. Jak widzicie na screenie, wystartuje 7 lipca, natomiast prerejestracja wystartuje już w ten piątek o godzinie 10, więc to jest, można powiedzieć, drobna zmiana, bo zawsze ta prerejestracja startowała właśnie w poniedziałki, no a teraz już od piątku, już od godziny 10 będzie można założyć swoją postać. No i dzisiaj omówimy sobie, tak jak mówię, moje plany, jaką klasą będę grał, co się będzie działo na kanale i tak dalej, w związku z otwarciem tego nowego serwera. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy wy planujecie grać na tym serwerze, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, jeżeli w ogóle tak, to na grzybach, czy free to play, jaki będzie wasz styl gry, chętnie sobie poczytam. No i dobrze, jak widzimy na screenie, mamy tutaj napisane dzisiaj o godzinie 12 to wleciało. Czekajcie, to nie wszystko, nowy europejski świat EU5 zostanie otwarty 7 lipca o godzinie 16. Postać możecie zarejestrować już od piątku od godziny 10, aby otrzymać 25 grzybków, jeśli połączycie ją ze swoim ogólnym kontem Shakes and Fidget przed startem serwera, więc warto to zrobić, warto założyć tą postać, no bo zawsze tam jakieś dodatkowe grzybki dzięki temu dostaniecie. Co do moich planów, będzie oczywiście seria. Jeżeli ktoś mnie śledzi od dłuższego czasu, ten wie, że ja na EU5 czekałem bardzo długo, czekałem, żeby tutaj sobie założyć kolejną postać na tryhardzie, no i oczywiście takowa postać będzie, to już w sumie mogę wyłączyć. No i jak widzimy, mam w tym momencie 6 postaci, które są na tryhardzie, tutaj oczywiście paladyn, maguś, wojownik, bard, łowca demonów, no i zabójca, no i do tego grona dołączy zwiadowca. Tutaj odpowiadam na pytania, jaką klasą postaci będę grać właśnie zwiadowcą. Dużo osób pytało o tego zwiadowcę, dużo osób czekało na niego, dużo osób chciało go zobaczyć, no i myślę, że to będzie dobra okazja. Wiadomo, zwiadowcy na grzybach jeszcze nie było chyba u mnie na kanale, w sumie to na pewno nie było, był tam jakiś free to play, no i właśnie dużo osób mnie pytało, kiedy zagram zwiadowcą, kiedy będzie zwiadowca na tryhardzie i tak dalej, no więc odpowiadam, właśnie teraz, właśnie na EU5. Oczywiście plany były inne, chcieliśmy na tym EU5 grać berserkiem, no ale mimo wszystko tutaj, no, berserk dostał zmiany, chyba wszyscy wiemy, co się z berserkiem wydarzyło, dlatego też postanowiłem zrezygnować z tego berserka, no i zagrać sobie właśnie zwiadowcą, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa co do gildii, to oczywiście to, co wam mówiłem jakiś czas temu. Mamy gildię głównie polską, troszeczkę tam osób z zagranicy również z nami jest, więc taką polską międzynarodową, można by powiedzieć. No i w dalszym ciągu mamy troszeczkę miejsc, więc jeżeli akurat ty planujesz, powiedzmy, grać na EU5, planujesz sobie tam grzybić jakoś mocniej, to odezwij się do mnie na Discordzie, może akurat ciebie dodamy, bo ekipka szykuje się naprawdę zacna. No i co, jeżeli chodzi o jakiś mój content na kanale, no to oczywiście będzie seria, powstanie nowa playlista, no i będziemy tam cisnąć, będziemy grać na tryhardzie, będzie to początek taki jak zawsze na nowych serwerach, na których chcemy grać jakoś mocniej, więc odcinki pewnie będą na początku codziennie praktycznie z tego serwera. Bardzo dogodna data jak dla mnie, dlatego że ja się obawiałem, że będzie 14 lipca, no a ja mam 15 obrony na studiach, natomiast jeżeli chodzi o tego 7 lipca, to mam bardzo dużo czasu i mam nadzieję, że dostarczę wam bardzo dużo fajnego kontentu, także no o to się nie musicie bać, seria będzie na kanale, będziemy codziennie coś wrzucać, zwłaszcza przez ten pierwszy tydzień, więc na luzie. No i co? Tyle jeżeli chodzi o mnie, tyle jeżeli chodzi o moją postać, o moją gildię, także będziemy grać. No i tutaj też informacja do was, jeżeli chodzi o tą prerejestrację, no to ona startuje właśnie w ten piątek od godziny 10, no i podczas trwania całej prerejestracji, z tego co wiem, mamy promocję na grzyby, na tym nowym serwerze tylko i wyłącznie, więc już w piątek jak założycie tą postać, no to ta promocja na grzyby będzie chyba trwała do kolejnej niedzieli, czyli powiedzmy do startu tego serwera i potem jeszcze przez cały weekend od startu tego serwera, więc tutaj prośba do was, jeżeli będziecie kupować jakieś pakiety startowe, pakiety twierdzy potem, jakieś może grzyby, zapasy ogólnie grzybów, no to będę bardzo wdzięczny, jak będziecie używać mojego kodu Neutral na stronie home.syfygame.net. Tam oczywiście można również kupować pakiety i tak dalej, i tak dalej.
więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Macie wszystko na banerku nad moją głową, no i jak założycie w piątek już konto, no to wtedy po zalogowaniu się na to konto będziecie mieli odliczanie do tego serwera, natomiast tutaj jak sobie klikniecie właśnie w tą zębatkę w lewym dolnym rogu, no i wejdziecie w zakładkę postać, no to to ID postaci już będziecie mieli właśnie, już będziecie mieli do niego dostęp, no i będzie można się na tej stronie homesyfygame.net zalogować, no i tam po prostu kupić sobie pakiet startowy, kupić sobie jakieś tam grzybki, no bo ta promocja po prostu będzie już w trakcie trwania całej prerejestracji, przynajmniej zawsze tak było do tej pory, no i pewnie teraz nic się w tym temacie nie zmieni. No i co? I chyba tyle. Taki krótki filmik, nie bardzo planowany, bo sam zostałem zaskoczony tą informacją, no ale chyba wszystko wam powiedziałem. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania co do tego serwera, co do mojego playstylu i tak dalej, to pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem, no ale będę chciał przytryhardować. Będę w ogóle chciał, tutaj no taka dość odważna deklaracja, będę chciał spróbować wbić 200 level w 3 dni na tym zwiadowcy. Na berserku nie byłoby to zbyt trudne, szczerze mówiąc, bo Berek ten stary, no to wiadomo jak tam radził sobie w tych lochach. Natomiast na zabójcy chciałem powiedzieć, na zwiadowcy może to być cięższe na pewno. Nie wiem czy mi się to uda, więc nie oczekujcie tego ode mnie. Nie wiem ile mi tam powiedzmy finansowo grzyby pozwolą, w sensie no ilość grzybów na wbicie takiego levela. No ale będziemy się starać wbić jak najwyższy, zobaczymy jak nam to pójdzie. Będzie pewnie wszystko na streamach, potem ja to będę montował. Będę się starał jak najszybciej wrzucać na kanał. Ogólnie ten weekend będę miał bardzo wolny, że tak powiem. W ogóle będę miał bardzo dużo czasu, więc pewnie skończy się stream, będę siedział w nocy, montował, od razu wam wrzucał, żebyście mieli wszystko na bieżąco. No i co? Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za wsparcie, jeżeli ktoś postanowi kupić grzybki właśnie z moim kodem na tej stronie, na nowy serwer i tak dalej. No bo mówię, nawet jak ktoś kupuje tylko pakiecik startowy, to bardzo to doceniam. No i w ogóle jeszcze zapomniałem wspomnieć, że są giveawaye co miesiąc, jeżeli nie wiecie. No i oczywiście można na giveaway teraz lipcowy już podsyłać, czyli jeżeli w piątek założycie konto, jeżeli w piątek kupicie pakiecik startowy, albo tam jakieś grzyby po prostu, albo nawet nie wiem, chyba klepsydry też można od razu kupować, nawet podczas trwania tej prerejestracji, no to możecie już do mnie screeny na giveaway lipcowy wysyłać, jak używacie tego kodu. No i w ogóle będę planował giveaway lipcowy zrobić jakoś szybciej, będę chciał to zrobić jakoś może jeszcze przed startem tego serwera, może ogłoszę wam to w przyszłym tygodniu, potem na przykład w czwartek sobie zrobimy na streamku no wyłonienie zwycięzców, no i wtedy jeszcze przed startem EU5 może ktoś akurat wygra i będzie chciał zużyć te paysafe kardy właśnie na kupno tych grzybów na właśnie serwer nowy europejski 5, więc może to delikatnie przyspieszę, zobaczymy jak to wyjdzie. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie dzwonem, kciuka w górę zostawiajcie, piszcie komentarze, czy planujecie tam grać i jak, no i co, i chyba wszystko, wszystko wam powiedziałem, kciuka w górę mówiłem, suba zostawcie, no chyba tyle, nie, wbijajcie na Discorda, Instagrama i Twitcha oczywiście jeszcze, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!